Wypadek Szydło w okolicach Oświęcimia był tematem, o którym mówiły wszystkie media w ostatnim czasie. Komentowali go rozmaici eksperci, posypały się słowa krytyki, a teraz okazuje się, że ta sytuacja to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Takich sytuacji będzie więcej, mogą być również ofiary. Wypadek Szydło, do którego doszło 25 października, był kolejną sytuacją, w której kolumnę rządową transportującą ważnego polskiego polityka spotkało niebezpieczeństwo na drodze. Niedawno głośno było o potrąceniu dziecka przez kolumnę prezydenta Andrzeja Dudy i nie trzeba było długo czekać, by doszło do kolejnego zdarzenia. Tym razem na szczęście obyło się bez tragicznych konsekwencji. W każdym takim przypadku w mediach rozpętuje się prawdziwa burza. Obywatele zwykle oskarżają o nieuwagę szybko jadące kolumny oraz samych polityków, a specjaliści starają się analizować całe zdarzenia, by więcej do podobnych nie dopuścić. Teraz jednak okazuje się, że dwa wymienione wyżej wypadki mogą być zaledwie początkiem bardzo niebezpiecznego zjawiska, które z czasem skutkować może wieloma ofiarami. Wypadek Szydło wierzchołkiem góry lodowej. Kilka dni temu głośno zrobiło się o kolejnej kolizji kolumny rządowej, do której doszło w okolicach Oświęcimia. Jechała nią do domu była premier Beata Szydło. Na szczęście całe wydarzenie nie zagrażało jej życiu, nie było także żadnych osób pokrzywdzonych, jednak sama sytuacja obnażyła rażące ignorowanie instrukcji bezpieczeństwa przewidzianych dla takich sytuacji. Była premier PiS poruszała się w kolumnie złożonej z trzech samochodów, choć nikt dokładnie nie potrafi wytłumaczyć, do czego potrzebnych ich było aż tyle. Zgodnie z przepisami o prędkości poruszania się pojazdów decyduje dowódca konwoju, podobnie jak o natychmiastowym wezwaniu karetki pogotowia, czego wymaga się w tej sytuacji, co jednak nie miało miejsca. To wszystko jest jednak zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Wypadków kolumn rządowych będzie więcej. Jak twierdzą specjaliści, wypadek Szydło był sytuacją absolutnie niewyobrażalną. Złamane tam zostały wszystkie możliwe przepisy dotyczące kolumn rządowych. W przypadku kolizji samochodów przewożących elity konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki, do czego oczywiście nie doszło. Lekarz powinien sprawdzić stan zdrowia ochranianej osoby i zadecydować o tym, czy trasa powinna być kontynuowana. W tym przypadku Beata Szydło sama stwierdziła, że nic jej nie jest, a co więcej, jak donosi Fakt, odjechała uszkodzonym samochodem, co jest złamaniem przepisów kodeksu ruchu drogowego. Specjaliści oceniają, że tak wyraźne pogwałcenie przepisów może być tykającą bombą, która z czasem wybucznie, w końcu dojdzie do wypadku, w którym ochraniana osoba zostanie poszkodowana, a wtedy za późno już będzie na szukanie winnych oraz analizowanie błędów. Do tak niebezpiecznych sytuacji nie powinno dochodzić w ogóle lub powinny być one sporadyczne, tymczasem w naszym kraju zdarzają się w ostatnim czasie nagminnie.